Papirus Haris, zbiór trzeci, tłumaczenie Tadeusz Andrzejewski. Kwiaty, które skłaniacie kielichy, tekst zniszczony. Moje serce skłania się ku Tobie, wszystkim Twoim pragnieniom ulegam, kiedy w Twoich objęciach spoczywam, bo Twa prośba to szminka dla oka, Twój widok to blask moich oczu. Lgnę do Ciebie, gdy widzę Twą miłość, boś Ty serca mojego włodarzem. Jakże piękna jest godzina, niechaj trwa ta godzina jak wieczność. Gdy u Twego boku spoczywam, moje serce unosisz wysoko, ale zawsze mnie smutek ogarnia, kiedy jesteś ode mnie daleko. Są tu takie rośliny, że aż serce mi rośnie. Pierwsza pośród sióstr Twoich, z Tobą jestem jak ogród, w którym kwiaty zasiałam, zioła mile pachnące. Miła jest w nim sadzawka, którą dłoń Twa kopała. Gdy północny wiatr chłodzi, dobra jest tam przechadzka. Twoja dłoń w mojej dłoni, ciało moje orzeźwia. Serce moje raduje to, że razem chodzimy. Głos Twój słyszeć to słodycz, żyję, kiedy go słyszę. Wciąż Cię widzieć to lepsze niż jedzenie i napój. Tekst zniszczony. Więcej z Ciebie zdejmuję, gdy powracasz pijany. Gdy jesteś już w łożu uśpiony, głaszczę Cię po nogach. Dzieci trzymam w ramionach. Tekst zniszczony. Rano krzyczę radośnie. Przecież jesteś mym zdrowiem. Twoja bliskość jest życiem. Weszłam na wzgórze z moim bratem. Tekst zniszczony. Jest tam altanka dla spoczynku, dla Twej miłości upleciona. Gdy biegałeś za mną pośród zarośli, czarem mnie swym upoiłeś. Przyjdź do mnie. Pragnę, byś mnie poznał. Ach, jakże się zmęczyłam. Tekst mocno zniszczony. W ramiona znów mnie bierze dzisiaj i mówi do mnie, mój kwiatuszku, czemu zaniosłaś? Tekst zniszczony. Tłumaczenie Tadeusz Andrzejewski, czytał Maurycy Kędzior.